Komentuj sprawdzanie pogody. Pada i będzie padało? My czarno. A ty masz po angielsku, rany taka. Wyeliminuje połowę potencjalnych ten złodziei z użytkowania telefonu, bo nie skumali. Nic się nie zgadza. A, czyli teraz w ogóle nie pada. Jeżeli teraz w ogóle nie pada, to później ma padać o tyle. No to a to nie. Niedziela już jest. A, niedziela. Tu jest sobota. No, czyli nie ma tego, co jest. A, czyli nie pada. Nie pada, nie. Wydaje ci się. Jeszcze zobaczymy tą pogodę. Nie pada. Tyka już nie ma? Ale zobacz, ale on... No, ten jest lepszy. Do 10 coś pokazywał, a do 12, o jest. Mój bąbel nie jest demonem szybkości. Przestajesz wiosłować, przestajesz płynąć. Za to bardzo sportowy wygląd. Mam torbę pod kolor. To się chwali. No mój, u mnie przestajesz wiosłować, przestajesz płynąć. I nurt jest, a ja tego nie nagram. Ulala. A tym razem miałem się nie utopić. Proszę, że tego nie nagram, bo kamerę ostatnio utopiłem, właśnie zgubiłem. Więc teraz patrzę, co nas mniej więcej czeka. No i telefon będę musiał schować do czegoś wodoodpornego. Kurde, a woda miała być taka spokojna. No wygląda wesoło. To będzie kawałek, będzie konkretny. No to jest taki, no. Ale tylko kawałek. Idziesz zerknąć? Konkrecik, nie? Moskiem jest takie wąskie. Nie widzieliście. Teoretycznie może byśmy sobie mogli, chociaż tam się spokojnie tutaj wsiada, nie? Tutaj był środowisko Lewu. Paweł zasugerował, że można by. Chwila zastanowienia. Nie, no, płyniemy chyba, nie? Nie ma co tamto. No. I wciskasz, już leci, tak? Dobra, jestem wideo filmowany. Słucham. Mam złą karmę spływową ostatnio. Epizod drugi, żeśmy poprawili parametry spływu, żeby się tym razem nie zabić. Wybraliśmy spokojny odcinek, bardzo spokojny, a dostaliśmy bardzo niespokojne kajaki. Koleżanka tutaj pływa w bączku, bączek nie jest demonem szybkości. Ale dopiero się przesiadłam na niego, wcześniej chwilę też płynęłam tym żółtym, z żółtą strzałą. Tak, żółta strzała jest typowym przedstawicielem kajaka chyba kurde morskiego. Jest długi. Centkowany, kręty jak róg bawoli wolskiego. Tak, widać, że konstrukcyjnie jest przystosowany do zakrętów, czyli wypływamy mniej więcej gdzieś w Hiszpanii i prosto na przecinkę tniemy do Stanów Zjednoczonych. A tam z tyłu jest Paweł, mam cię między drzewami, chcesz coś powiedzieć? Paweł ma najbardziej normalny kajak. Nie, nie ma normalnego. On też jest wywrotny. Tak mówił. Ale jak ten, jak zaczęliśmy spływać tutaj, gdzie żeśmy się osrali przed mostem, że o takie ten, jak był szybszy nurt, no to właśnie łatwiej się w nim utrzymać. Tak. Nie? No, a tutaj właśnie nie przewidzieli momentu, że trzeba będzie skręcać, on nie jest zastosowany do skręcania. Ma fajny system stabilizacji biodrowy. Moje bioderka cały czas robią w ten sposób, żeby go utrzymać. Orland musi zaciskać mięśnie kegla, żeby utrzymać kajak. Wykształciłem sobie mięśnie kegla, których jeszcze przed chwilą nie miałem, nie? Bo ja nie mam mięśnie kegla, dobrze myślę, tak? One są te drugie, to nie są te... Nie, dobra. Więc ale, nie miałem... ale od teraz masz. Teraz mam mięśnie kegla, pracują twardo, będę sobie kurczę ten piwo otwierał nimi. I słoiki te od weków, jak się nie będą chciały otworzyć. Okej. Okay. Więc ja jeszcze ten popłynę, żeby go... Nie, naprawdę? Dobra. Nie, dobrze. Mi jest bardzo wygodnie. Ja tutaj na ramieniu sobie oparłam. O, uwaga. Tak. Stabilizujemy. Jak widać, odcinek nie jest łatwy. Postaraj się mnie nie wywalić. Co muszę zrobić? Upsa. Prawie wywrócił mnie pomost. To nie jest
łatwe, żeby pomoc kogoś wywrócił, ale ja, moje mięśnie kegla i moja zła karma spływowa ostatnio umożliwią mi zrobienie czegoś takiego jak wywrócenie się o pomoc. O, zobaczcie jaki mam tył wysoki. Wysoki, długi. Jestem teraz po raz pierwszy w życiu, mam długie przed sobą i długie za sobą. To jest następny etap ewolucji. Na dwa baty. To ja jeszcze swój może pokażę. Teraz mój, wcześniej płynąłam tak. Też w żółtej strefie. Mój jest łódką, to jest łódka. W nim się siedzi, można szydełkować, nic się nie dzieje, też nie płynie. Trzeba dużo wypływać. Bączek był wymyślony przez Niemców, żeby te granaty Niemcy w nim przewozili i robili inwazję na Polskę w kajakach. I dlatego on jest taki szeroki, żeby z pomiędzy nóg było można granaty wyciągać i powolutku właśnie rzucać w Polaków na lewo i prawo. Okej, włączam. Dobra. Koniec spływu, spaliśmy. Jesteśmy na 130 km rzeki. Nie, później będę musiał... Będę chciał, przepraszam. Moim zdaniem właśnie taki moment powinieneś zostawić, nie? No dobra, to zostawię te. Jeli to kozy? Nie, musimy dołożyć troszeczkę drewienek, bo jestem zaginął. Wow. Nie, to pożar. Jest za gorący. Wyciągnij, pokaż jak wyciągasz za tą ręką. Ten, kondoma z kozy. Zgodzę. Ale zobaczcie jak mam zrobić sobie doświetlenie. Wyglądajcie naturalnie. No nie mruźcie, o czym jest noc. No kurde. Nie ma nocy, jest zima. No jesień. A. No. Tak to byśmy byli na 16. No ale dobrze, że zadzwoniliście, bo ja tak nie wiedziałam czy ruszać, czy nie ruszać. A akurat byłam po kinie, po McDonaldzie i byłam w pracy. No to zostałam trochę dłużej w pracy. Ty nakręcimy sobie ten wygaszać 24 godziny kominek w domu, będziemy sobie puszczali. No. To raz zawsze puszczę, jak późno wracam, albo idę gdzieś tam i wracam do domu i zawsze jest kominek. Albo dźwięki ze Star Treka. Albo Star Trek. Siłownia ze Star Treku, ambient no, noise. No i jest też 24, naprawdę. No. Także różne rzeczy mnie spotykają w domu, jak wracam. Jak badrzała. No, czasami się nawet nie zorientujesz, co się stało. Ogląd przygiąłeś. Magiczne magiczne okultystyczne coś. Jak skończymy ognisko, zostaniesz satanistą. Moja ulubiona część spływu kajakowego. Tak. Weź mi zrób też tutaj nagraj materiał, jak stoję obok dmuchającego. To się odsuń może lepiej, co? Bo jeszcze cię dmuchnie. To jest Paweł. Paweł, cześć, Paweł. Dobrze dmucha. Tak. O, tak. Sam, no mogę Jadzia, co powiesz na ten temat? Ja nie mam zdania. Ja mam zdanie.